stoi u sztychy. Po dwóch przygodach z dętkami, z przebitymi, ja miałem pineskę pod kościołem Barbary w Czechowicach. Odpoczynek. I to.
dniu dzisiejszym i miejmy nadzieję ostatnio. Pierwsza była moja. Tak nie, mi jest ciepło cały czas. Ale tam ze traktorem czy gdzieś nie, nie. Tą pipineskę to chyba na samym placu kościelnym. Chyba tak. Położy. Chyba tak. No ja tak to bym tak wcześniej poczuł, że coś by tam biło asfalt. Czasami uszczelni. Na tej pinesce też mogłeś. No wiem, że jak w tym serialu, kurczę. Czechowice? No tak, to jest tragedia. Oni idą po najmniejszej linii oporu. Drugą myśl przyjechał do Bronowa. No właśnie. Takie głownice tam, gdzie się wziął, robił rajdy rowerowe, a czemu oni się nie umieją? No, nie umie go rajdy. Ale za to ligota umie. Ale bo tam jest dobry radny. No. Na czerwony nie ma lepiej. Na ręki mogą jechać. Mili Państwo, kończymy wyprawę, pielgrzymkę właściwie do piekar śląskich, dziękując w sposób szczególny panu Stanisławowi z Cechowickiego Towarzystwa Cyklistów, jak i również wszystkim innym uczestnikom, wszystkim hopom ze Śląska, a zwłaszcza wszystkim tym, którzy pomagali przy kraksach, przy awariach, bo i takie się zdarzyły, a zaczęło się ode mnie. Ledwie podjechałem
pod kościół świętej Barbary i oto pineska była w przedniej oponie i powietrze sobie sru poszło, ale potem jeszcze były dwie gumy. Nomen omen, też kolega z Ligoty, miliardowic, złapał między innymi. Potem jeszcze jeden pan z Czechowic, dziedzic. Były też kraksy, jedna dosyć nawet groźna na szynach tramwajowych. Ale wyprawa fantastyczna, troszkę nam przylało. Ale tego deszczu za bardzo nie poczuliśmy, bowiem tak żeśmy dali czadu. 150 km w moim wykonaniu. Jest to naprawdę rewelacja. Panie Staszku, wielki ukłon dla pana.